Witam, ja jestem Zenek, to jest Civka 6, ciąg dalszy, gram Rosją na piątym poziomie trudności. Mamy turę 286, 2005 rok naszej ery, opracowuję technologię przyszłości, czyli całe drzewko już będzie za chwilę zrobione. Globalizację z drzewka, że tak powiem, kulturowego, czy też z drzewka idei. No i w stolicy buduję marsjańskie osiedle, zostało mi 3 tury i zaczynamy następną turę, żeby już nie przedłużać. W Jarosławie buduję kolejny Bajkonur, żeby wybudować jakieś reaktory kosmiczne i jakieś hydroponiki w sumie, które też zostaną wystrzelone na Marsa. No pytanie, czy jak wybuduję to osiedle i ono już samo wtedy wystartuje chyba, bez tego reaktora, bez tej hydroponiki, to ciekawe, czy zwyciężę już wtedy. Bo tutaj założyć kolonię na Marsie muszę, no ale żeby to zrobić, to tak, wystrzelenie marsjańskiego reaktora, wystrzelenie marsjańskiego osiedla, wystrzelenie marsjańskiej hydroponiki, więc chyba będę musiał zrobić te hydroponiki, reaktory, tak mi się wydaje. Gandhi na razie wybudował dwie rzeczy. Nic nie kształtuje przyszłości bardziej niż marzenia. Więc Gandhi wybudował dwie rzeczy, ale zatrzymał się tutaj. Zbadaj reakcję termojądrową, zbadaj robotykę, wystrzel marsjańskie osiedle. No nic nie robię jakby dalej. Nie wiem, czy ja mogę coś dalej tutaj opracowywać? Kolejna technologia przyszłości, to świetnie. Już mam chyba tyle samo techów, co Gandhi. Jestem pierwszy. 68 techów, Gandhi ma 68. No ale patrzcie, ile mam nauki. 346, a Gandhi ma 176. Ameryka ma 174. A cała reszta to już w ogóle jest jakaś beznadzieja. Najgorsza jest Francja. 64 techy, Wiktoria ją wyprzedziła, ma 36 techów. Połowę drzewka dopiero, o Boże, nieźle. Centrum nadawcze, a zróbmy sobie to centrum nadawcze, for fun. Czy on tu może coś napisać? No nie może nic napisać. Dobra, zabunkrujmy się, mam kolejnego emisariusza, i w ogóle mam 20 już ich mam. Dobra, nie chcę mi się bawić w bycie suzerenami tam tych państw miast. Może by to jakiś bonus dawało. W sumie czy ja mam jakieś państwa przemysłowe? Zaraz. Chyba teraz są państwa miasta jakieś przemysłowe. Kartagina wojskowe. Lizbona. Handlowe. To jest kulturowe. Maherowe dojo też kulturowe. Dobra, nieważne. Szlaki handlowe, lol. Tych szlaków trochę jest. Jest to państwo. Jest ilość czego? Ilość tur? Liczba tur niezbędnych do ukończenia tego szlaku, okej. Okej, dobra. To lecimy dalej, żeby już nie przedłużać. Żeby szybko skończyć już tą rozgrywkę. Jeszcze coś? Come on. Ten gość może coś stworzyć. Portret mnicha Michała Kutuzowa. Świetnie. Mamy portret mnicha Kutuzowa i następna tura. Okej, czy on też może coś zadziałać? No niby to jest zaznaczone, że coś tu można zrobić. Zobaczymy. Co on chce mi dać? Za kadzidło. Trufle. Dobra, deal jest niezły. Potępia mnie Francja, ale się obraziła. Mamy inne rządy, no co zrobić? Ciekawe, co nam ma demokrację. Faszyzm. Właśnie, czy dziś to można sprawdzić, jakie oni mają rządy? Tutaj popisałem współpracę z Brazylią. Mam tak jak widać Brazylia, gębą mu się cieszę, zadeklarowana przyjaźń, proszę bardzo. Ekstra. Co tak się dzieje? Oho! Leci sobie! Poleciał! Strzelenie marsjańskiego osiedla, YOLO! No dobra, czy ja wygrałem, czy nie wygrałem? Chyba jeszcze nie. Wybierz produkcję. No dobra, to lecimy dalej. Hydroponiki w takim razie trzeba ukończyć chyba. 25 tur, reaktor. Proszę bardzo, lecimy. Boże, to jeszcze będzie 25 tur do reaktora, to jest 19 tur. I tutaj trzeba będzie zacząć tą hydroponikę budować. Chryste, nazareńska. Inżynierów już nie ma.
To jeszcze to trochę potrwa. 600 punktów mam. Zwycięstwo naukowe. Dobra, no trzymam rzeczy, jeszcze dwie rzeczy muszę zrobić, a Gandhi zatrzymał się w miejscu. Świetnie, to chyba wygrałem to. Chyba to wygrałem. Porozsyłam tutaj tylko swoją niesamowitą flotę, żeby tutaj pilnowała moich interesów, w sensie szlaków handlowych. Ten robotnik, co on mógłby tu zrobić właśnie? Czy ja chcę tutaj las posadzić i dać im produkcję w Petersburgu? Tak, będzie las. Dwa lasy, dwa tartaki i tyle w temacie. Więc tak, czy ja tu mam produkcję wszystko obsadzone już? Tutaj mam co? Centrum rozrywkowe, to jest targowe. A nie, to jest złoto bym tu generował sobie. To jest dystrykt industrialny, tu jest nauka, tu już nie potrzebuję naukowców teraz. Tutaj hajsiwko, czy ja potrzebuję hajsiwa? 15 tur, dobra, nie potrzebuję na razie. A ten gościu dalej może coś robić. Jakieś kolumna aleksandrowska. Okej. Jeszcze jest jedno miejsce? Jeszcze może jedno dzieło stworzyć? Fajnie. 209 kultury. Nowogród Muzeum Sztuki. Dzieło religijne. Pejzaż jeszcze chyba jakiś może namalować? Coś mi się wydaje. Rzeźba. No on chyba dwie rzeźby zrobił. To jest rzeźba, to jest rzeźba. To może jeszcze jedną rzeźbę zrobi. Ten malarz, kurczę, piekarz. No ja przez to, że rydwany mogę awansować do nowoczesnych czołgów, a nie mam dwóch sztuk uranu, żeby je normalnie budować. Okej, okay, co ta ekipa tu może zrobić? Kolejne statki podwodne jakieś, może śmigłowiec? Lotniskowiec, karabin maszynowy, balon obserwacyjny, lol. Medyk. Operacja Bluszcz, będę mógł broń. Właśnie, buduję dziś projekt Manhattan, ale gdzie? Tutaj, w Solikamsku. Będzie projekt Manhattan, a opera w Sydney. No ten cudak to jest tylko 14 tur, może cudaka sobie jakiegoś strzelę. Za każde pole jeziora w promieniu jednego pola od coś tam, Huey Tekolai. Gdzie ja to musiałbym wybudować? Tutaj. W sumie może to wybudować. Jakie to ma jakieś wymagania kosmiczne ten cudek? Wymóg. Można budować tylko na jeziorze, można budować tylko na wybrzeżu. Jeden żywnościem do produkcji za każde pole z jeziorem w twoim imperium. O, może zbudować tylko na polu z jeziorem sąsiadującym z lądem. Na które jezioro nie sąsiaduje z lądem, ja nie ogarniam. Okej. Okay. No zbuduję sobie tego cudaka for fun. To jest 14 tur. Niech będzie. Okej, okay, tu poproszę tarta. Jeszcze mają dwie akcje, okej. Okay. Cztery produkcji, to fajnie. Dwie łodzie podwodne zbudowano tutaj. Dwie łodzie dostałem dzięki, jakby ktoś pytał, dzięki cudakowi. Tutaj mam arsenał wenecki, który mi daje za każdym razem, gdy wyprodukuję jedną jednostkę, daje mi drugą darmową, morską. Działa tylko na jednostki morskie. Niezły cudak, naprawdę. Okej, okay, kolejne dzieło. Kolejna rzeźba. Nice, trzy rzeźby gościu zrobił, no mistrzostwo świata. Okej, okay, ja mam 209 kultury. Dobra, lecimy dalej. Tak, bardzo dobrze, eksploracja pozostaw mnie, hehe, ale ona zabawna. Biorąc pod uwagę to, że jest najgorszą cywką prawie, czy jest najgorszą cywką, to niech tam sobie eksploruje, jak ma ochotę. Ile ja mam, kurczę, blade armii? 2900. No, już prawie dogoniłem te potęgi Amerykę i Indie. Jak prawdziwa Rosja, dosłownie. Co tu się dzieje? Jakieś manewry? Ej, tutaj ma wszędzie jakieś kurne armie, właśnie. Artyleria rakietowa, armia. Bingo. Armia. Shit, trochę tych armii porobił.
Tylko nie ma floty w ogóle, ja mam flotę. Panuję na morzach i oceanach. Dobra, zapraszam tu. Posadzimy las. Łodzie atomowe już płyną, panie Gandhi. Następna tura. Miałem wypowiedzieć wojnę, kurczę, blada Aztekowie, ale nie chcę mi się bawić tutaj w wojnę już. Za dużo zabawy, za dużo klikania i tego wszystkiego. To i tak nic nie zmienia, i tak mam największą ilość punktów. Okej, okay, zobaczymy, jak będzie wyglądał projekt Manhattan. Cztery tury do projektu. Całą mapę widzę, bo wystrzeliłem sobie satelitę. Choć przyszłość wydaje się być odległa. Jakby ktoś pytał. Z jakimś cudem widzę całą mapę, wystrzeliłem satelitę ziemskiego. To jest jedna z szczęści zwycięstwa naukowego. To jest pierwsza rzecz. Zbuduj dzielnicę z portem kosmicznym, zbadaj technikę rakietową i wystrzel satelitę Ziemi. Więc od satelity Ziemi daje podgląd na całą mapę. Kolejna technologia przyszłości. Robimy sobie tak for fun, mogę dzielnicę wojskową tu nawet zrobić. Bingo, dostałem dwa razy, kurczę, armadę. Dzięki temu fortowi weneckiemu, czy jak to tam się zwie, arsenałowi. Dwie armady, znaczy jedną armadę z Afryką. O Boże, to jest niezłe. Dobra, mamy krążowniki, wypuśćmy je tutaj. Jest tak, pancernik, mogę sobie awansować w sumie. 5000 hajsiwka mam. To spoko. Jakieś dzielnice mogę budować, aerodrom. Nie mam w ogóle nigdzie dzielnicy z aerodromem, więc nie mogę samolotów budować. Ale dam sobie spokój chyba. Zrobimy okręt podwodny, atomowy. Może zrobimy ten armadę okrętów podwodnych? Zrobimy armadę okrętów podwodnych. To będzie dobre. Jeszcze mogę jednego kupca zbudować. To może kupca to sobie zbuduje? Dwie tury, może być 15 tur do Bajkonuru nowego. To może być bank. Przyda się. Dobra. Wysunięta obecność, dosłownie, moich fantastycznych wojsk. I teraz tak, to dam jakąś kłódę. Nie, to jest produkcji. 86. 21 tur do reaktora marsjańskiego, świetnie. 21 tur, 15 do Bajkonuru tutaj. No dobra, lecimy. W Jarosławiu. No to jest ropa jeszcze. A co on tutaj ma w ogóle? Co to jest? To jest cudek jakiś? Studnia schodowa. Jeden punkt wiary, jeden produkcji, cztery żywności. WTF tak zwany. Uran, trochę uranu. Co tu się wydarzyło? Aha, kupiec powstał, to fajnie. Czy ja chcę coś tu jeszcze zrobić? Może kolejne statki, śmigłowce? Może śmigłowiec? To by się jest śmigłowiec for fun. 9 tur. No nie wiem, dlaczego tak długo buduję te jednostki. Może dlatego, że nie mam dzielnicy wojskowej zrobionej tak naprawdę. O! Dwie armady kolejne, to mi się podoba. Zrobię sobie kolejną armadę, tym razem może okrętów podwodnych. Nice! Ten arsenał wenecki jest niezły, naprawdę. Mistrzostwo świata. Dobra. Tu się można zabunkrować. Z kim ja to mogę z tym? Nie, dobra, tak. Tak. Kupiec, może go wysłać do jakiegoś miasta. Do Astrachania. Albo do Lizbony może. Dobra, leć do Lizbony. 263 sztuki złota. Następna turka, rok 2011.
Globalizacja, natura jeszcze tylko. Będę miał całe drzewko już idei? Chyba tak. Został 19 tur. Co do mnie chce Amerykanin? Rtęć i kawa. O dziwo, rtęć to jest zasób luksusowy, lol. A on mi daje bawełnę, która też jest zasobem luksusowym. Chyba nie chcę tego. ...359 punktów nauki. Ja mam trochę wiary, właśnie. Tutaj mogłem sobie ziomka chyba kupić. Naturalistę. Zaraz sobie kupię, for fun. Co tam się odpierdziela? Co to za jakieś... Przyjdzie dzień, kiedy nie będzie już granic, flag, ani krajów. Jedynym paszportem zaś stanie się serce. Świetnie. Coś tu mogę jeszcze pracować? Globalizacja, media społecznościowe... Dobra, zrobię tą globalizację, tak for fun. Ta ekipa mi się wyremontowała. Może ich przerzucimy tutaj. Niech sobie tam stacjonują na pustyni. Świetny ziomek, może gdzieś go mogę wysłać? Co tu robię? Centrum nadawcze, o to świetnie, to jego będzie można tutaj wysłać. Niech sobie stworzę jakieś dzieło. A ty gościu, co ty chcesz zrobić? Tutaj popłyń sobie. Dobra, następna tura. 10 tur do tego cudaka na jeziorze. Ej, w sumie tutaj mam zasięg już na ten, na kadzidło. To można by budować robotników. No i ogarnąć tam jakąś plantację. To by było spoko. To naprawdę jeszcze 15 tur do dzielnicy przemysłowej. Come on. Nie zostało. Jedna tura do projektu Manhattan. Ciekawe, czy będzie jakaś animacja tego projektu. Coś to tłumaczenie jest, nie halo. Ej, nie było animacji projektu Manhattan, trochę nie fajnie. Dobra, pytanie, czy ja mogę budować teraz jakieś atomówki? Gdzie są atomówki? Nie ma atomówek? Nie, jest bomba. Budowa bomby jądrowej. 10 tur. Koszt utrzymania 14 zł, o mój Boże, nieźle. Ale Gandhi będzie mnie cenił, dobra. Zrobimy sobie broń jądrową. No szkoda, że nie ma tego kongresu, bo w piątce był kongres i można było różne rzeczy blokować i tak dalej. Tutaj tego w ogóle nie ma. Możliwe, że ten kongres dojdzie z jakimiś DLC, więc to jest bardzo możliwe w sumie, bo to gierka jest przygotowana w sumie na to, żeby taki kongres tutaj dodać. To nie byłoby raczej większego problemu z tym. Zrobieniem takiego dodatku, więc wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia DLC, kongres jakiś, czy ONZ i takie tam rzeczy. Dobra, armady sobie tu pływają, świetnie. Jak to wygląda moja siła militarna? 3600, no dogoniłem już wszystkich, Brazylia 3700. Brazylia może jakiś sojusz zawrzeć. Zobaczę w następnej turze. 17 tur do reaktora. 13 tur do dzielnicy z promem kosmicznym. Nic nie kształtuje przyszłości bardziej niż marzenia. Okej, kolejna technologia przyszłości. Production. Może być giełda. Dzielnica Ławry chyba nie potrzebuje. Czy ja tu chcę jakąś dzielnicę jeszcze postawić? Nie ma opcji nawet na dzielnicę. Można zbudować tylko na równinach zalewowych lub mokradłach. A co mi daje ten Mont Saint-Michel? Wszyscy tworzeni przez ciebie apostołowie. O Boże, nie potrzebuję tego, bo się nie bawię w ogóle w żadną religię.
Chociaż mogłem to zrobić tak po prostu dla... po prostu zrobić dla fanu, żeby mieć punkty z cudaka. Czy ja chcę to robić? Bym musiał tutaj to mokradło chyba stracić. Straciłbym mokradło. Chyba nie chcę. Wolę mieć żywność z mokradłem niż tego cudaka. Operacja Blush, 16 tor. Może operację Blush sobie zafundować? Wyrzutnia samów, piechota. Może jakieś stateczki? A nie, tu nie ma dzielnicy portowej. Serio? Tu nie ma dzielnicy portowej? To może teraz dzielnica portowa, co? Muszę mieć 13 obywateli, jedna tura. No dobra, to w następnej turze można by zrobić. Zrobię robotnika w takim razie. Ten ziomuś może coś stworzyć. Okej, okay, coś stworzył. No i go nie ma. Dobra. A tego dzielnego kupca dokąd wysłać? Do Seulu? Niech on zmieni miasto chyba. Astrachań. Dobra, następna tura. Gandhi przestał budować wszystko. No to Brazylia buduje, o proszę. Satelitę. Wystrzelił, znaczy ten, zbadaj satelity, wystrzel lądownik księżycowy. Świetnie, to jeszcze im to trochę zajmie czasu. Właśnie, zapytam Brazylijczyka, czy nie chce ze mną jakiegoś sojuszu zawrzeć. Zobaczymy, co się wydarzy. Jak na to zareagują inne cywki. Dobra, uśpimy sobie tego artystę, czy też pisarza. Dokąd mogę go wysłać? Lizbona, 15. Jest tu więcej gdzieś hajs niż 15? 16 w Delhi. Uuu! To jedziemy do Delhi. Dobra, 17 sztaków handlowych porobiona. Następna tura. Co już? Sam mi zaproponował. Sojusz. Sojusz, sojusz. Ma 8000 hajsu, proszę, jaki bogacz. Wspólna wojna, sojusz. A czemu tylko? Ja mu daję sojusz, a on nie ma ze mną sojuszu? Sporo, kurczę, ma tych dzieł. Części tur, zaraz to. On mi daje sojusz, czy... Ja mu daję sojusz, a... On mi daje tak, jedną sztukę złota i 8 kurczę blade tego. Nie, to chyba nie chcę, bo taki sojusz to mnie nie bawi. Za taką ilość złota? Bez jaj. Wypowie komuś wojnę i będę musiał wojować razem z nim. Podziękuję. Trochę kiepski ten sojusz. Chociaż nie, bo to nie był sojusz obronny. Potępię mi Aztek, szalony. Do widzenia, panie Aztek. Też mnie potępia. Mamy różne rządy, okej. Okay. Ile zostało do atomówki? 8 tur. Gandhi będzie cały ucieszony, że mam atomówkę na pewno. To będzie można później potestować te atomówki, właśnie. Jakieś negocjacje atomowe zrobimy sobie. Tak jak to było w przypadku piątki z Kartaginą. Tak tutaj też. Może porobię jakieś negocjacje. Okej, okay, jest robotnik, cudaka nie chcę. To może atomówkę sobie zrobię jeszcze jedną. Bomba jądrowa, lećmy z tą bombą jądrową. 14 tur. Ej, tu jest las. Właśnie, czy ja mogę na tundrze lasy sadzić? Jeżeli tak, to nawet spoko. Co ta tundra mi na chwilę obecną daje? Dwa produkcje, jeden żywności, jeden wiary. Ekstra. A, miałem kupić tego ziomka za wiarę. Naturalista, to mogę laboratorium kupić nawet, lol. Za 1000, nie chcę laboratorium, nie potrzebuję nauki. Kupię sobie tego naturalistę, zobaczymy co on zrobi ciekawego. Na jeziorko może wejść? To fajnie.
do Delhi. To zapraszam do Delhi, panie. Co taki gruby hajs? Aż grzech by było nie wysłać. Dobra, ile zostało? 9 tur tutaj do tego kosmodromu. 14 do marsjańskiego reaktora. Świetnie, 7 do atomówki. A, tu mam robotników i nic nimi nie robię. Jak ten Smoleńsk wygląda? Jak przez okno? Nic nie kształtuje przyszłość. Kidonki. 21 tur. Czy ja chcę tu farmę zrobić, czy coś innego? Może farmę? Może wyciąć ten las w cholerę? A, proszę. 200 produkcji. Od razu zbudowali to. Dobra, warsztat, jedna tura, bingo. Tego ziomka przerzucimy tutaj. Technologia. Zresztą to właśnie, wycinanie lasów tak się opłaca, bo później mogę je posadzić na nowo. A to mi daje sporo produkcji. Dobra, co ten naturalista może zrobić z sobą? Tutaj i co on tworzy takiego? Park narodowy. Na jeziorze. No i coś tu robią z tym jeziorem? Aha, bo to jest ten cudak, kurczę, naturalny. No to niech zrobi. Jakiś park. No i co ten park mi daje? Coś daje ten park? No i nic, następna tura, nie wiem, jakiś park jest, ale co on daje? Mogą sobie laboratorium kupić za tą wiarę. Fajnie te latarnie wyglądają, podoba mi się ten bajer z tym światłem. Okej, okay, helikopter powstał. To może jeszcze jeden sobie wybuduję. A może szpiega, o właśnie. Robię sobie szpiega. Heli może latać nad wodą nawet. Pytanie, czy on tam zatonie, ale chyba nie. Czy on miałby zatonąć? Nie ma nieskończoną ilość paliwa przecież. Co to jest? Jakiś Apache? Jakiś wietnamski helikopter, kurczę, blada. Tutaj proszę fabrykę. Tą ekipę wyślemy na ten las, niech wytną ten las w cholerę. Tu może być tartak, bingo. Czy oni już wyparowali? Nie, jeszcze mają 3 punkty. Dobra, szybka następna tura, 11 tur do atomówki. 4 do atomówki, ciekawe czy Gandhi ma w ogóle jakieś atomówki. Wszystkie już techy opracował, pytanie czy ma jakąś broń atomową w ogóle. No, wyślemy szpiega do Gandhiego, może tam uda się popsuć mu szyki. Co on mi chce dać? Kakao? Beznadziejna oferta. Goodbye. Powiada się, że walka z globalizacją to jak walka z prawami grawitacji. Okej, okay, media społecznościowe albo dalej globalizacja. Zaraz. Czy ja mam już całe drzewko zrobione i teraz ja robię jakieś technologie przyszłości z tego drzewka? Ja ciągle robię globalizację albo media społecznościowe, nie ogarniam. Co mi to daje, że to robię? Czy to już zostało dawno opracowane? Czy to jest jakiś bug? Czy o co chodzi? Nowo globalizację mogę robić. Wielkiego człowieka dostałem, co to jest? Pisarza. Biorę pisarza w ciemno. Przyda się. Dobra, idźmy na tą tundrę. Czy mogę posadzić na tundrze las? No niespecjalnie mogę. Plantacja, nic nie można budować na tundrze. Trochę słabo. Dobra, to idź tutaj w takim razie. Tu powstała co? Kolejna armada. Nice, jedna tu, druga tu, łodzi podwodnych. Arsenał dalej działa, wenecki. Proszę artylerię rakietową. Robię sobie artylerię rakietową.
Jest armada łodzi podwodnych. Okej, okay, jest pisarz. Czy ja mogę go gdzieś wysłać? Nie ma miejsca w ogóle dla niego. Na żadne kurna wielkie dzieła. Dobra, uśpię go. Ta ekipa niech mi wytnie ten las. Boom. Fabryka zrobiona. Może być elektrownia 24 tury. No i wcięło robotnika. To w sumie zrobimy robotnika, a może kupię go za hajs tak naprawdę. 415, poproszę robotnika. Dobra, następna tura, ja będę kończył ten odcinek. Co mi tu zostało? Wystrzelenie marsjańskiego reaktora. Ile zostało do reaktora? 11 tur i 5 tur do Bajkonuru Nowego w Jarosławiu. No i tyle, i będzie GG, zwycięstwo naukowe. Ile mam punktów? 663 punkty, nice. Najlepsza cifka ma... Ameryka ma 502, proszę. Z czego mam tu? Imperium 300, to jest chyba miasta i ludzie. A Ameryka? Imperium 245. Ja mam 340. No nic, kończę. Dzięki, do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, hej.